Ogie, spójrz na to. A więc tak, odzywam się, że żyję. Jest poniedziałek. Poczek, niestety wyjeżdżamy. Może stety. W końcu trzeba wrócić 2 tygodnie odpoczynku. Chociaż i tak w sumie na początku słaba pogoda była, na przykład w czwartek, kiedy właśnie była moja ciocia i druga ciocia, i wujek, i kuzyni, malutcy, to była pogoda tak beznadziejna. I taka ulewa się zerwała, kiedy akurat żeśmy doszli do restauracji. Na szczęście wzięliśmy stolik, nawet 2 stoliki, pod dachem. Bo masakra, nagle się zebrało tyle ludzi, ja takie, dlaczego tu jest tyle ludzi? Potem patrzę, aha, leje jak styla. I tak w ogóle, no to nie zwracam uwagi, ale dobra. W ogóle popijam sobie mojito. Nie wiem, jak można tak mówić, od kiedy się dowiedziałam, że ktoś tak mówił, z niewiedzy, to na sobie tak mówię. Mojito tak naprawdę to jest tylko syrop miętowy, lód, listek mięty, zalany 7-upem. Mogłaby tu być jakaś cytrynka, coś. Ale dobra, trzeba przyznać. W ogóle to patrzcie na to. O, patrzcie, w porównaniu do tych. To wziął i się złamał. Tak chamsko. I już się z mamą umówiłam, że jak ona będzie szła robić sobie paznokcie, to mnie też umówi, żeby pani mi go przedłużyła. Żalem co prawda, ale nieważne, nie mam hardy, niestety, bo w sumie nigdy nie przedłużałam paznokci, myśliłam, że skoro mam swoje długie, to po co mam w ogóle kupować produkt do przedłużania, no ale niestety, jak widać, Jezu, paznokci już myślałam po raz pierwszy od ponad roku, tragedia. Ostatnio, znaczy w sumie w ciągu dzisiaj cały dzień i wczoraj trochę też, mam tak ochotę na to pić. Dlatego, że się trochę pogoda poprawiła i jest cieplej, chociaż wczoraj było tak naprawdę pod koniec dnia tak zimno, tak wiało, że dzisiaj też jest zaćmienie księżyca, no ale niestety tak jest tak trochę o godzinie, gdzie jest jeszcze jasno, no chociaż w sumie kończy się, kiedy jest już ciemno. Więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś to przynajmniej dopatrzeć, bo jest bezchmurnie. Na razie, że może coś tam nagram dla was to. Ale dzisiaj na plaży to był hit, bo byliśmy i teoretycznie przed nami czyste niebo. Jak się poczuło w oddali tam gdzieś nad Gdańskiem, też czyste niebo. A tam, że było słońce, jeszcze taki idealny pasek chmur, nie? Takie, aha, trochę zimno. Nie ma słońca, nic. Ja chciałam ruch popalać. Bo blady jak ściana. Zresztą ja też tutaj byłem, bo była blada. Bo jestem. Ja nie umiem złapać koloru, widzicie? Chociaż mam powiedzieć, że się trochę opaliłam dziś. Może coś w tym jest. Ale dobra, to na razie tyle. Odezwę się jeszcze później, chyba. Znaczy później, nagle może zaćmienie i za parę dni się pewnie odezwę. Przystanek w Biedronce. Bo mimo, że pojutrze wyjeżdżamy, to okazuje się, że tylko po raz trzeci przyjeżdżają znajomi do babci. Ale no, jedziemy sobie tak sobie pochodzić po sklepach. Wika sobie zrobi tatuaż. Warkocza. Tak? Nie, powiem wam, że mi się, jak zawsze mam te warkoczyki kolorowe, to mi się tam dookoła robi taki łupież. Hello, ja już wróciłam. To jest moja decha.
Więc już jestem w domu. Wczoraj powiem wam, że była tragedia. Chciałam się z prezesami pożegnać. Nie. Nie dałam rady tak bardzo. Byłam już... bo jak żeśmy wyjechali, to żeśmy pojechali na początku do jastarni, żeby kupić rybę z wędzarni. I żeśmy wrócili normalnie. Potem już. I w sumie po jakichś 15 minutach jazdy już mi się zrobiło niedobrze. A że ja jako dziecko miałam tak straszną chorobę lokomocyjną, czy jako dziecko, jak była moc, bo dalej jestem dzieckiem, się czuję dzieckiem. Więc to było na tyle w tym vlogu. I do zobaczenia. Pa, pa.